Sestry, drahí priatelia. Umiłowani bracia i siostry, drodzy przyjaciele. Veľmi som vďačný pánu Ježišovi, že po uplynutí nejakého času znovu môžem byť tu prostred vás. Jestem bardzo wdzięczny panu Jezusowi, że po upływie jakiegoś czasu mogę znowu być pośród was tutaj. Veľmi som vďačný za to, že wiem, że wasze serca tużia po Bożym Słowie. Również jestem wdzięczny za to, że wasze serca tęsknią za Bożym Słowem. Wiem, że tużycie mać obecenstwo z Panem Jezusem Chrystusem. Wiem, że tęsknicie za obecnością z Panem Jezusem Chrystusem. Ak sa chcecie stretnąć z Panem Jezusem, możecie się stretnąć w Jego Słowie. Jeżeli chcecie się spotkać z Jezusem, Panem Jezusem, możecie się z Nim spotkać właśnie w Jego Słowie. Wtedy, kiedy išli zástupy za Pánom Ježišom Kristom, wtedy, kiedy tłumy szły za Jezusem, tak zástupy nie preto išli, aby videli jeho zovňajšok. Te tłumy nie szły za Nim dlatego, żeby go zewnątrz oglądać, alebo aby obdivovali jeho vlasy, żeby zobaczyć jego włosy, jeho oblečenie, jego ubiór, alebo jeho vonkajší zjav. I czy też jeszcze coś innego na nim? Nie to było to, co ich ciągło, ale to było Boże Słowo. Ale to, co naprawdę pociągało te tłumy za Jezusem, tym czymś było Boże Słowo. A w skuteczności Boże Słowo przehovaralo k serciam týchto ludzi. I Słowo Boże przemawiało dokładnie do serc tych ludzi. Ja som veľmi vďačný za svedectvo milého brata Bohdana. Jestem vďačný za to svedectvo našeho milého brata Bohdana. Lebo Pán Ježiš Kristus hovorí, že ja som to svedectvo. Ponieważ Pán Jezus mówi, že ja jestem tým svedectvem. A ja som veľmi vďačný, keď v zhromaždení Božích ľudí zaznieva svedectvo. Jestem bardzo vďačný za to, kiedy v zgromadzeniu Božego ľudu rozbrzmieva svedectvo. Lebo tam je prítomný Pán Ježiš Kristus. Ponieważ w tym jest obecny Pán Jezus Chrystus. On je sám tým svedectvom. On sám jest tym świadectwem. To je jeho moc, to svedectvo. W tym właśnie świadectwie jest jego moc, jego siła. Jeho mocné rameno. Jego mocné ramię. Jeho uzdravujúca a vyslobodzujúca moc. Jego uzdrawiająca i uwalniająca moc. To je v tom svedectve. To właśnie zawiera się w tym świadectwie. Tam w tych zborach, gdzie przestawają świadectwa, w tych zborach, gdzie jest brak świadectw, a tam, gdzie sa káže len teológia, a gdzie tylko głosi się teologię, Pána Ježiša vytvorili za dvere, wypchnęli za drzwi, pretože tam už nie to svedectva. Ponieważ w tamtym miejscu już brak świadectwa. Spoločenstva, gdzie nie zazniewają svedectva, Pán Ježiš je za dverami. Tam, w tym miejscu, w społeczności, gdzie nie rozbrzmiewają świadectwa, tam Pan Jezus jest za drzwiami. Je trzeba dać priestor pre osobne świadectwa. Więc trzeba dać możliwość, przestrzeń dla osobistych świadectw. Aby ludzie widzieli Jezusa. Żeby ludzie mogli zobaczyć Jezusa. Aby widzieli prítomnosť Jeho moc a Jeho lásku. Żeby widzieli Jego moc teraz, obecnie. Aj lásku. I Jego miłość. Ako sa zmilováva nad hriešným človekom. Tak, jak się on zmiłował nad grzesznym człowiekiem. A tak som veľmi vďačný aj za to, čo som počul. I właśnie jestem wdzięczny bardzo za to, co mogłem właśnie usłyszeć. A vnímam prítomnosť Pána Ježiša. I w tym mam właśnie obecność Pana Jezusa Chrystusa. Chválim ho za to. Chvála mu za to. Viete, chodím po mnohých štátoch Európy. Viete, podróżuję po wielu krajach Európy. A sledujem ľudí, ktorí prijímajú a otvárajú sa pre Pána Ježiša. I spotykam ľudí, ktorí prijímujú i otvierajú sa na Pána Jezusa. Viete, ktorí sú to ľudia? Viete, co to za ľudia? Ktorí potrebujú vyslobodenie. To sú ci ľudia, ktorí potrebujú vyzvolenia. Tí, ktorí potrebujú uzdravenie. To sú ci, ktorí potrebujú uzdrovenia. Tí, ktorí potrebujú prítomnosť Pána Ježiša Krista. To sú ci, ktorí potrebujú obecnosti Pána Jezusa Krista. Jeho moc. Jego siły, jego mocy. Ktorá oslobodzuje. Mocy, ktorá go vyzvala. Ktorá pozdvihuje. Ktorá podnosí. A ktorá zachová až do večného života. A ktorá má moc ochroniť, zachovať až do večnosti. A tak nám hovorí Božie slovo. V ten spôsob nám mluví Božie slovo. Že tento svet
očakáva zjavenie synov Božích. Že ten svět očekuje pojavenia się Bożych synów. A celé stvorenstvo očakáva zjavenie synov Božích. I celé stvorenie właśnie to očekuje tego zjawienia się, pojawienia się synów Bożych. Viete prečo? Viete dlaczego? Z powodu czego? Preto, aby sme otvorili oči slepým. Z powodu tego, żebyśmy otwarli oczy ślepe. Nie w naszej sile, nie w naszej mocy, ale w imieniu Pana Jezusa. Ale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Abyśmy postawili chromego. Żebyśmy chromego podnieśli, który już nie wie wstać ze swojego który położenia. Nie potrafi wstać z powodu swojego stanu. Zo swojej sytuacji. Z powodu swojej sytuacji, której się znajduje. Abyśmy wierą podali mu rękę a powiedali wstań imieniu Pana Jezusa. Żebyśmy w wierze mogli podać mu rękę i powiedzieć wstań imieniu Pana Jezusa. Ale teraz nie myślimy tylko na fizyczne uzdrowienie. Ja teraz nie myślę o fizycznym uzdrowieniu. Ale w swoim duchownym położeniu, kiedy jest człowiek powiedać mu Jezus cię miluje, wstań a podać mu rękę. Ale w tym duchowym położeniu, w którym człowiek się znajduje, żebyśmy mu mogli podać rękę i w wierze powiedzieć wstań w imieniu Pana Jezusa. A kiedy człowiek hľadá a nie widzi, nie wie się orientować. Kiedy człowiek poszukuje, nie widzi i nie potrafi się zorientować. Lebo tento świat ponúka všelijaké nauki. Ponieważ w tym świecie jest tak wiele różnych nauk. A stále prichádzajú nové a nové. I ciągle przychodzą nowe i nowe. Abyśmy im mogli w imieniu Pana Jezusa otworzyć oczy. Żebyśmy mieli taką możliwość, żebyśmy w imieniu Pana Jezusa mogli otwierać oczy. Tak, jak mili brat śpiewał, otwór mi oczy. Tak, jak właśnie nasz kochany brat śpiewał, otwórz mi oczy, niech zobaczą Jezusa. Kiedy Pan Jezus otworzył oczy ślepego. Kiedy Pan Jezus otwarł oczy ślepego. Co uwidział ślepy? Co zobaczył ślepy? Swojego kniaza. Swojego króla. Albo swoją cyrkiew. Swój kościół. Alebo čo uvedel? A co on tak naprawdę zobaczył? Uvidel Ježiša. Zobaczył Jezusa. Kiedy ludzie nie będą widzieć Ježiša, są slepi. Kiedy ludzie nie widzą Jezusa, są ślepymi. A ty si ten, który si posłany, aby si im išiel a otworzył oczy. A ty jesteś tym, który jest posłany, aby im otworzyć oczy. W imieniu Pana Ježiša. W imieniu Jezusa Chrystusa. Chodź a otwieraj oczy slepych. Idź i otwieraj oczy ślepych. Chodź a otváraj uši hluchých. Idź i otwieraj uši głuchych. Na jeho slovo. Z powodu jego słowa. Na moc jeho slova sa otvoria aj dnes uši. Z powodu słowa Bożego nawet dzisiaj mogą otwarte zostać uši. Viete, chodím po svete. Viete, ja podróżuję po świecie. A vidím, že diabol urobil všetko preto, aby ľudí dokonale poviazal. I diabeł robi wszystko, żeby w sposób doskonały związać ludzi. Przepaśćcie, ja to powiem tak, ako to duchownie widzim. Wyzwracał się ludziom do oczy, aj do uszy, aj do całej ich bytosti. Wybaczcie, że wam to tak powiem, ale szatan po prostu przewrócił wszystko, zwymiotował wszystko naprzeciw ludzi. Do oczy, aj do uszy. Naprzeciw oczu naszych i uszu. A postaral sa, aby dokonale ľudí zaslepil. I stará sa o to, aby v spôsob dokonale ľudia zostali zaslepení. Aby dokonale boli ľudia naplnení jeho zvratkami. Żeby ľudia byli jeho vymiocinami naplnení. A my sme tu Boží synovia a Božie céry. A my jesteśmy tými Božími synami i córkami. Aby sme išli a otvárali oči slepých. Żeby sme šli i otvírali oči slepých. Aby sme otvárali uši hluchých. Żebyśmy otwierali uši głuchych. Abyśmy tym, którzy siedzą w otme, abyśmy im przyniesli światło. Żebyśmy tym, którzy siedzą w ciemności, mogli przynieść światło. Aby tym, którzy siedzą w żalároch, abyśmy im w imieniu Jezusa Chrystusa wyhlásili slobodu. Żebyśmy tym, którzy siedzą w więzieniu, w ciemnicy, mogli w imieniu Pana Jezusa ogłosić wyzwolenie. Chcę się opytać, przyprawieni jesteśmy na to? Chcę się zapytać, czy jesteśmy przygotowani do tego? Alebo si myslíte, že to patrí len niektorým kazateľom? Alebo myslíte, že to tá rzecz należy do niektórych kaznodziei? Alebo niektorým misionárom? Alebo dla niektórych misionárzy, jest to zadanie niektórych misionárzy? Komu povedal Pán Ježiš Kristus? Vy ste svetlom sveta. Komu to Pán Jezus povedal? Vy jesteście światłością świata. Len niektorým tým vybraným? Czy tylko niektórym wybranym? Czy nie powiedział to tym, którzy jego nasledowali? Czy nie powiedział to do tych, którzy naśladowali go? Czy nie powiedział tym, którzy go nasledowali, że wyście
Mesto leżące na wrchu. Czy nie powiedział do tych, którzy go naśladowali, że wy jesteście miastem, które jest położone na górze? A czy nie powiedział tym, którzy go nasledują, nie może być uczeń większy, jako jest jego majster? Czy nie powiadał to do tych, którzy go naśladowali, że nie może być uczeń większy nad mistrza? Ale staczy, kiedy jest taki, jako jego majster. A wystarczy, kiedy jest taki, jak jego mistrz. Brat mój, a sestra moja, będzie staczyć, kiedy będziesz taki, jako twój majster. Bracie moje i siostro droga, wystarczy, kiedy będziesz taka czy taki, jak twój mistrz. Ale k tomu, aby si był taki, musisz pochopić, jakie było jego posłanie. Ale aby się stać takim, jak mistrz, musisz zobaczyć, jakie było jego przesłanie, jakie było jego wezwanie. Wspomnijcie si, ako keď wošiel do Nazareta, otworzył tam w synagogę, otworzył proroka Izajasza. Kiedy przypominamy sobie, kiedy w Nazarecie Pan Jezus otwarł księgę proroka Izajasza. A mówi, Duch Panów jest nade mną. A wtedy mówi, Duch Pański nade mną. A pomazał ma, a posłał ma, aby som otwarł oczy ślepych. I namaścił mnie i posłał mnie, abym otwarł oczy ślepych. Aby som tym, którzy siedzą w otme, aby som im przyniósł światło. Abym tym, którzy siedzą w ciemności, abym przyniósł im światłość. Aby tych, którzy są żalari, aby som im wyhlásil swobodę. Aby tych, którzy są związani, którzy są w więzach, abym im ogłosił wyzwolenie. Aby som zwestoval chudobným evanjelium. A ubogim, abym zwiastował Ewangelię. Príjemný rok Pánov. Przyjemny, miłościwy rok Pański. Dosť budeš, keď budeš ako tvoj majster. Wystarczy, kiedy będziesz jak twój mistrz. Ale co trzeba robić, abyśmy byli taki jak on? Co więc trzeba uczynić, abyśmy byli tacy jak on? Uczyć się od niego. Uczyć się od niego. Ako? Jak? Pan Jezus Chrystus zawołał a powiedział: "Pójdź a nasleduj ma." Pan Jezus Chrystus zawołał kiedyś i powiada: "Przyjdź i naśladuj mnie." A ty kiedy si robił pierwsze kroki, ty si robił kroki za Panem Jezusem. Ty, kiedy robiłeś te pierwsze kroki, robiłeś kroki za Panem Jezusem. Postępowałeś za Nim. Od Niego się uczysz. Od Niego się uczysz. Na Niego się dziwasz. W Jego kierunku się patrzysz. Kiedy On idzie, idziesz aj Ty. Kiedy On się porusza, porusza się i Ty. Kiedy On stoi, stoisz aj Ty. Kiedy On się zatrzymuje, również Ty się zatrzymujesz. Kiedy On mówi, mówi skrze Ciebie. Kiedy On mówi, mówi z powodu Ciebie. Lebo ty si tu jego ciałem na tomto świecie. Ponieważ jesteś jego ciałem tutaj na tym świecie. Si jego ręką. Jesteś jego ręką. Si jego nogami. Jesteś jego nogami. Si jego oczami. Jesteś jego oczema. Si jego ustami. Jesteś jego ustami. Si jego sercem. Jesteś jego sercem. Pan Jezus Chrystus nic nie robił z rutyny. Z rutyny. Pan Jezus Chrystus nic nie robił rutynowo. Ale robił to z sercem. Robił to z całego swojego serca. Ako budziesz móc ty robić jego skutki z serca? W jaki sposób możesz wykonywać jego czyny ze serca? Że jego będziesz milować. W taki sposób, że jego będziesz mi kochać. Że jego będziesz na pierwszym miejscu milować. Że na pierwszym miejscu właśnie jego będziesz kochać. A w 14. kapitole Janowego Ewangelia w 21. wersie tak to mówi Pan. A w 14. rozdziale Ewangelii Jana w 21. wierszu tak właśnie Pan mówi. Ten ma miluje, kto napełnia moje słowo. Ten właśnie mnie miłuje, kto wypełnia moje słowo, moje przykazania. A w 23. a 24. wersie mówi, ten ma nie miluje, kto moje słowo nie napełnia. A w 23. i 4. wierszu dalej jest napisane, a ten, kto mnie nie miłuje, ten nie będzie wypełniał mojego słowa. Teda musisz się zbliżyć sercem k swojemu Panowi. Więc musisz się przybliżyć swoim sercem do Pana. Musisz być bardzo blisko Niego. Musisz być bardzo blisko Niego. Musi być blisko Twoje serce i Jego serca. Twoje serce musi być blisko Jego serca. Aby si sam mógł stać Jego rukami. Abyś się mógł stać Jego rękami. Aby si sam mógł stać Jego nogami. Abyś się mógł stać Jego nogami. Aby si był Jego oczami. Abyście byli Jego oczyma. Aby si w Jego imieniu mógł wyhlásić swobodę powiązaną. Ogłaszać słowo dla związanych. Milujesz Pana? Czy miłujesz Pana Jezusa? Milujesz Jego Słowo? Kochasz Jego Słowo? Kiedy się cię niekto opytał, ako poznasz wyroki Pana Jezusa?
Gdyby się ktoś ciebie zapytał, w jaki sposób poznasz słowo Pana? Kolko zaslubeni Pan Jezus, aby si wiedział na pamięć powiedzieć? Tak, ile na pamięć możesz powiedzieć obietnic pańskich? Kolko wyroków Pana Jezusa Chrystusa, które mówi w Janowym Ewangelium, by si wiedział mówić w kuse? Ile tych wierszy z Ewangelii Jana mógłbyś w całym kawałku, w całym odcinku opowiedzieć? A potem z Łukaszowego Ewangelia, z Markowego, a z Matuszowego Ewangelia. A potem z Ewangelii Łukasza, a potem z Marka, a potem znowu z Ewangelii Mateusza. Iście całe godziny byś rozprawał o tym, co Jezus mówił. I naprawdę mógłbyś mówić całe godziny o tym, co Jezus mówił. Lebo milujesz Pana Jezusa. Czy miłujesz Pana Jezusa? Ak áno, ak skutočne prebýva bohate slovo Kristovo v tvojom srdci, miluješ ho. Ale jeśli naprawdę słowo Boże mieszka w twoim sercu, to miłujesz go. Ak jeho výroky sú tie najzásnejšie výroky pre tvoj život. Jeśli jego słowo jest tym najcenniejszym słowem w twoim życiu. W skutočnosti ho miluješ. To naprawdę go miłujesz, rzeczywiście go miłujesz. Lebo Pán Ježiš hovorí, ten ma miluje, kto moje slovo zachová. Ponieważ Pán Jezus mówi, ten mnie miluje, kto zachowuje moje słowo. Milovaní bratia a sestry, umilovaní bratia i siostry, prichádzajú dnes mnohí ľudia. Przychodzi dzisiaj wielu ludzi. Ku nám do Komárna. Tam do nás do Komárna. A žiadajú pomoc. I oczekują pomocy. A prosia, aby sme sa modlili za nich. Proszą o to, aby sme modlili się za nimi. Mnohí ani nevedia dojsť pre veľkú vzdialenosť, tak telefonicky prosia o modlitby. Wielu nawet używają telefonu ze względu na dużą odległość. Proszą o modlitwę. A tento svet čaká na to, aby sme slúžili. Ten świat oczekuje tego, byśmy im służyli. Poviem vám jednu skúsenosť. Poviem vám jeden przypadek. Stalo sa to asi pred dvoma mesiacmi. Pred okolo dvoma miesiącami się to wydarzyło. Volá mi niekto z Čiech a hovorí, brat Alexander, modli sa za jedného mladého človeka, doktora, ktorý sa volá Kamil. I ktoś z Čech zadzwonił i poprosił mnie, żebym modlił się za jednego doktora, lekarza z Čech, który nazywa się Kamil. A hovorí, vieš, tento Kamil pracoval v nejakej záchrannej jednotke. I ten właśnie Kamil pracoval v jakiejś službie chyba zdrowia to jest. Záchranná jednotka. Ochrana. Nie ochrana, záchrana. To sú akcie, keď idú zachraňovať. Pomoc. Pierwszą pomoc, tak. Właśnie. Áno. A že niekde pri egyptských vodách išli na nejakú akciu. I tam właśnie gdzieś koło Egiptu oni szli do jakiejś akcji. A tento mladý doktor spúšťali ho dole v skafandri asi do 140 metrovej hĺbky. I tego właśnie lekarza na Polinie spúšťali gdzieś w dół do 140 metrów. A nejakou zvláštnou okolnosťou namiesto 140 miestov sa s tým skafandrom dostal až do 260 metrov hlboké. I zamiast na 140 metrov coś się wydarzyło, dostal się na głębokość 240 metrov. Takže ten skafander bol úplne zničený a veľký tlak nastal na tohoto človeka v tej hlbke. Nepredstaviteľný tlak. Ten skafander po prostu został zmiażdżony i to wielkie ciśnienie tej wody uderzyło na tego człowieka. Dal znamenie, aby ho vytiahli. Dal sygnał, żeby go wyciągnęli stamtąd. Ale keď ho vybrali von, už bol v kóme. Ale kiedy go wyciągnęli, to był nieprzytomny. A táto sestra hovorí, bratčanko, už mesiac sa modlím za tohoto Kamila, aby sa prebral k životu. I mówi ta siostra, bracie Aleksandrze, ja się już miesiąc modlę za tego człowieka, aby był ożywiony, aby przyszedł do świadomości. Ale on stale jest w kome. Ale stale jest właśnie nieprzytomny. A jak sam modlim, dostałam zaslubenia. Ale kiedy się modlę, otrzymuję obietnicę. A mam jasne zaslubenia, że Kamil będzie żyć. I mam wyraźne obietnice, że Kamil będzie żył. Ale teraz sa stalo, hovorí, taká situácia, že som sa modlila za neho. I teraz stalo się coś takiego, że kiedy modliłam się za niego. A medzi tým mi prišla správa, že Kamil zomrel.
I między tym jakoś coś przyszło do mnie, że ten Kamil umrze. A tak som znowu vytočila tento, toto telefónne číslo a volám, že čo je. I wtedy znowu zadzwoniłam i pytam się, co się dzieje. A hovoria mi, że Kamil síce nezomrel, ale už proste nie je šanca na zobudenie. I wtedy mi mówi, że Kamil jeszcze nie umarł, ale nie ma żadnej szansy, żeby się przebudził. Ale ja mam zasľubenia, hovorí táto sestra. Ale ja mam obietnicę, mówi ta siostra. A tak jak som sa modlila, tak mi Duch Svätý povedal, zavolaj brata Aleksandra. I kiedy się modliłam, to mi tak Duch Święty powiedział, poproś brata Aleksandra. Aby sa pomodlil za túto situáciu. Żeby się pomodlił za tą o tej sytuacji. Tak som si myslel, Panie, však takisto vypočúvaš jej modlitby, ako aj moje. Pomyślałem sobie, Panie, przecież Ty wysłuchujesz tak samo jej modlitwy, jak i mojej. Prečo ta sestra volá ku mnie? I dlaczego ta siostra właśnie dzwoni do mnie? Ale na drugi dzień táto sestra znowu telefonuje a hovorí, brat Aleksander, ale jednu veľmi vážnu vec som ti zabudla povedať. Więc na drugi dzień znowu ta siostra telefonuje, dzwoni i mówi, bracie Aleksandrze, ale zapomniałem Ci jedną bardzo ważną rzecz powiedzieć. Kamil prvnež išiel na túto záchranu akciu, navštívil nejakého čarodejníka. Ten Kamil vlastne, zanim pošiel na tú akcie, to spotkal jakiegoś čarodeja. A tento čarodejník mu niečo tam čaroval. I ten čarodej vlastne užíval čarov. A Kamil nemal pokoja. I Kamil vlastne nemal s tým v pokoju. Ale Kamil nebol ešte obrátený človek. Ale on ešte nebol zbavioným človekom. Tento mladý doktor ešte nepoznal osobne pána Ježiša. Ten mladý lekár ešte nepoznal osobiste pána Jezusa. A táto sestra volá a hovorí, bratčanko, toto som ti ešte mala povedať. I mówi vlastne tá siostra, bratia Aleksandrze, to vlastne miałem ti ešte povedať. A vtedy som pochopil, prečo musela volať. I vtedy zrozumiałem, z jakého povodu musela dzwonić. A vtedy tam, ako som bol, začal som sa modliť za tohoto Kamila. Tam vlastne, kedy v tom miejscu, kde byłem, začal modliť sa za tego Kamila. A vedel som, že to, čo bráni tomuto Kamilovi vrátiť sa k vedomiu, sú moci temná. I to właśnie, co broni, rozumiałem, że to, co zabrania Kamilowi na nowo odzyskać świadomość, to są siły ciemności. Te siły ciemności, które właśnie ten czarodziejnik na niego uplatnił. To są właśnie te siły ciemności, które z tego, z powodu tego czarodzieja na niego jakby weszły, uderzyły. A tak w imieniu Pana Jezusa Chrystusa są za postawił w oczy tym mocy ciemna. I więc sprzeciwiłem się temu w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. A przykazał są temu złemu, aby zobrał swoje ręki dole z Kamila. I rozkazałem złemu, aby zabrał swoje ręce od Kamila. W imieniu Pana Jezusa Chrystusa są mu przykazał, aby odstąpił od Kamila. I w imieniu Pana Jezusa rozkazałem mu, aby odstąpił od niego. A Kamilovi som vyhlásil slobodu. A tebe hovorím, Kamil, si slobodný, staň. I vtedy ogłaszałem wolność dla tego Kamila i powiadałem, Kamil, tobie ogłaszam swobodę, wstań. V tom čase bol Kamil v Polsku na nejakej klinike a vy tu máte nejakú kliniku, ktorá sa zaoberá s týmito v koume ležiacimi ľuďmi. I v tom čase vlastne Kamil bol tutaj v Polsce v jakejś klinice, ktorá zajmuje sa takými ťažkými prípadkami. Nikdy som tohoto človeka nevidel. Nikdy nevidel tego človeka. Ale vedel som, že Pán Ježiš Kristus má tú istú moc včera, dnes i na veky. Wiedziałem jednak, že Pán Jezus Kristus má tą samú moc včoraj, dzisiaj i na veky. A tak som jednal, ako keby som priamo pri tom Kamilovi stál a vyhlasoval som mu slobodu mene Pán Ježiš. I tak sobie to predstavialem, že jakbym stál prawie pri vlastne tym Kamilovi i ogłaszał mu to Boże Słowo. Na druhý deň volá mi táto sestra. Na druhý deň tá siostra dzwoni do mnie. A hovorí, bratšanko, Kamil sa zobudil. I mówi, halleluja. Bratře Aleksandře, Kamil sa obudil, halleluja. Dobrý je Pán. Dobrý, Pán je dobrý, halleluja. On je ten istý včera, dnes i na veky. On je ten sam včoraj, dzisiaj i na veky. A Kamil žije. I Kamil žije. A sedeli vedľa seba so sestrou tam v Čechách pri telefóne a volali k nám. I sedeli razem i telefonovali vlastne do nás. Bratia a sestry, ľudia nebudú počúvať nás, ak nebudeme ochotní z ich uší v mene Pána Ježiša Krista zobrať všetko to, čo im diabol tam napchal. Bratia i sestry, ľudia nebudú nás posúchať, zanim nie usuniemy z ich uszu tego wszystkiego, czym diabeł zapełnił ich uszy. Ale to możemy len w mocy Ducha Świętego. Możemy to jednak uczynić tylko i wyłącznie w mocy Ducha Świętego. Po swojej sile nic nie urobimy. Nie możemy tego uczynić we własnej sile.
Oni mają takisto swoje oczy zalepione tymi wywratkami satanowymi. Mają tak zaślepione oczy tymi wymiocinami szatana. Dneska mają ludzie počítače, idą do internetu a widzą wszystkie te hnusoby, te porno, a ja nie wiem jakie rzeczy. Dzisiaj ludzie mają ekrany i komputery i mogą widzieć wszystko, te najgorsze rzeczy, pornografię i inne rzeczy. Diabol sa aj cez tieto komputery wywraca ludziom do oczu. A urobi ich ślepymi. I diabeł używa również i komputerów po to, aby oślepiać ludzi w ten sposób. Ja nie mam proti komputerom nic, abyście ma źle nie kapali. Nie myślcie o tym, że ja mam coś przeciwko technice, przeciwko komputerom. Ale ja mam proti tomu, aby ludzie nie szli do tychto nieczystwo, duchownych nieczystwo. Ale jestem przeciwko temu, żeby ludzie podążali właśnie ku nieczystości, w kierunku nieczystości. A pokiaľ nie będziemy móc mocy Ducha Świętego otwarać oczy ślepych, otwarać uszy głuchych, tyto ludzie nie będą poczuć. I kiedy nie będziemy w stanie w mocy Ducha Świętego otwierać oczy ślepych, otwierać uszy głuchych, ci ludzie nie będą mogli usłyszeć. Przed dwoma tygodniami som bol w Srbsku. Przed dwoma tygodniami byłem w Serbii. A po skończeniu kazania przywiedli mi jedną młodą żenę. I po skończeniu mojego usługi przyprowadzili jakąś młodą kobietę. Z tym, że chciałaby być oslobodzona. W takiej myśli, że chciała być uwolniona. A kiedy przywiedli ją do bliskości, posadila się na stoličku, już ją hneď wykrutila. I kiedy przyszła blisko, posadzili ją na krześle i od razu ją wykręciło. A zaczął z niej demon mówić. I właśnie ta moc ciemności zaczęła mówić przez nią. A hovorím tým bratom, bratia, len vtedy budeme sa s touto osobou zaoberať, ak táto osoba je ochotná vyznať svoje hriechy. Ale vtedy povedziałem, bratia, vtedy budeme mogli sa zająć tą osobą, tylko i wyłącznie, kiedy będzie w stanie, będzie chciała wyznać swoje grzechy. A ten démon z niej kričal, nie, nevyznám. I ten démon z niej kričal, nevyzná. Tak som poprosil bratov, aby na chvíľu sa vzdialili, aby to mohla všetko vyložiť. I poprosiłem braci, aby na chwilę się zatrzymali, aby mogła wszystko wypowiedzieć. A ona wszystko to wywróciła, całą tu swoją minulost. I wtedy ona wypowiadała to wszystko, całe swoje przeszłość. Potemśmy się za nią modlili. A potem modliliśmy się za nią. Mienie Pana Jezusa było poruczone temu złemu. I w imieniu Pana Jezusa było zaradzone temu złemu. Ten zły uchodził na podłogę. I ten zły rzucił ją na podłogę. A w imieniu Pana Jezusa Chrystusa musieli wyjść te mocy ciemności. I w imieniu Pana Jezusa te moce ciemności musiały opuścić. A kiedy było powiedziane tym mocom ciemna, wyjdźcie z niej. I kiedy było powiedziane, wyjdźcie tym mocom ciemności w imieniu Pana. Krzyczali demonie, mówili, a kam mamy iść? I krzyczały te demony i pytały się, gdzie mamy iść? A mówili, odkiaľście wyszli, tam musicie iść. I powiadam, skąd wyszliście, tam musicie wrócić. Wyszliście z przepaści, pójdziecie do przepaści. Wyszliście z przepaści, pójdziecie do przepaści. Nie, nie posielaj nas do przepaści. Poszli nas do sliepok, tam są wonku na dworze sliepki, do tych nas poszli. Nie posyłaj nas do przepaści, ale idź tam, poszli nas tam na zewnątrz, do ślepych. Ja som ani nie wiedział, że tam niegdzie na blisku są niejakie sliepki. Kury. Że nie wiedziałem nawet, że tam blisko gdzieś są kury, bo prosiły, żeby do tych kur ich posłać. Nie puścim was do tych sliepok. Pójdziecie do przepaści. Nie pozwalam wam iść do tych kur. Pójdziecie do przepaści. Krzyczali ci demoni. Bardzo tak krzyczały właśnie te demony. A znowu som im poruczył, mnie Pana Jezusa, wyjdźcie z nich. A znowu rozkazałem w imieniu Pana Jezusa, wychodźcie. A prosili, że tam niegdzie w morzu jest jaka ryba, że do tej, aby som ich aspoň. I wtedy znowu prosiły, że w morzu tam jest jakaś ryba, tam nie poślić. Z przepaści ste wyszli, tam musicie iść nazad. Z przepaści wyszliście, musicie tam wrócić. Ludzie są powiązani. Ludzie są związani. Tak są powiązani, bracia a sestry, że nie będziemy mogli służyć tymto ludziom, pokiaľ Duch Święty a moc Ducha Świętego nie będzie przebywać w nas. Tak są związani, że dopóki moc Ducha Świętego nie będzie w nas działać, nie będzie można pomóc tym ludziom. Będziemy się trápić z nimi. Będziemy się męczyć z nimi. Ale slobody nie dojdą. Ale do wolności nie przyjdą. Preto potrzebujemy być pełni Ducha Świętego. Dlatego potrzebujemy być pełni Ducha Świętego. Otworzyć się pre jego lásku. Otworzyć się na jego miłość. Pre jego moc. Na jego moc. A tak milować Pana Jezusa. I tak miłować Pana Jezusa. Abyśmy jednali tak jak on. Abyśmy działali, czynili tak jak on. Abyśmy otwierali oczy ślepych. Abyśmy otwierali oczy ślepych.
uši gluchých. Abyśmy nieczystych oslobodzowali. Abyśmy nieczystych uwalniali. Abyśmy ich w imieniu Jezusa Chrystusa wyhlasowali swobodę. Żebyśmy ogłaszali im w imieniu Pana Jezusa wolność. Abyśmy mieli tu dôveru w Pana, że w jego imieniu możemy wyhlasić odpustenie grzechów. Żebyśmy mogli mieć taką ufność, że w imieniu Pana możemy im ogłosić odpuszczenie grzechów. On już przed 2000 rokami odpuścił. Ponieważ on już przed 2000 lat odpuścił. Ale ako sa to ludzie, ako sa to grzesznicy dozwiedia, ak nie przez nasze usta? W jaki sposób mogą się to ludzie czy grzesznicy dowiedzieć, jeżeli nie przez nasze usta? Jedynie przez nasze usta Pan może użyć nasze usta, abyśmy ohlasowali Jedynie Jego słowo. Przez nasze usta Pan może użyć naszych ust, abyśmy ogłaszali Jego słowo. Bracia i siostry, przeczytam Boże słowo. Bracia i siostry, przeczytamy teraz Boże słowo, które jest zaznamenane u proroka Ezechiela. Które jest zaznaczone, zapisane u księdze proroka Ezechiela. A je to v 28. kapitole. Księga proroka Ezechiela, rozdział 28. Prvých 19 veršov. Pierwszych 19 wierszy. Ezechiela, księga Ezechiela, rozdział 28, pierwszych 19 wierszy. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru, tak mówi Wszechmocny Pan, ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś, jestem Bogiem, siedzibę bogów zamieszkuję pośród mórz. A wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem i za zamysły Boże uważałeś swoje zamysły. Rzeczywiście jesteś mędrszy niż Daniel. Żadna tajemnica nie jest przed tobą zakryta. Dzięki swojej mądrości i swojej roztropności zdobyłeś dla siebie potęgę. Zgromadziłeś złoto i srebro w swoich skarbcach. Dzięki swojej wielkiej zdolności kupieckiej pomnożyłeś swoją potęgę i tak twoje serce stało się wyniosłe z powodu twojego bogactwa. Przeto tak mówi Wszechmocny Pan. Ponieważ uważałeś swoje zamysły za zamysły Boże, dlatego ja oto sprowadzę na ciebie cudzoziemców, najsroższe narody. Te dobędą swoje miecze przeciwko wspaniałej twojej mądrości i zhańbią twoją świetność. Strącą cię do dołu i umrzesz śmiercią gwałtowną pośród mórz. Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali? Jestem Bogiem, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem i w mocy tych, którzy cię kładą trupem? Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo ja, Pan, to powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanuć pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi Wszechmocny Pan, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edrenie, w ogrodzie Bożym, okryciem twoim były wszelakie drogie kamienie, karneol, topas i jaspis, chryzolit, beryt i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były twoje bębenki, a twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem cię na ziemię, postawiłem cię przed królami, aby się z ciebie naigrywali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z ciebie ogień i ten cię strawił. Obróciłem cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy cię widzieli. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Bracia.
oddiel Božieho slova hovorí o tom, ako padol Satan, ten svetlonož, ten aniel Boží, ktorý bol dokonalý pred Božou tvárou. Ten úryvek Božego slova mówi nam o tym, w jaki sposób ten nosiciel światła, piękny, stworzony przed Bogiem, upadł. A ukazuje nam na to, właśnie, co była przyczyna tego. I pokazuje nam, jaka była przyczyna jego upadku. On miał zwłaszczą úlohu. On miał właśnie takie ważną służbę. Mal tu zastierającą służbę, tu ochranną służbę. Miał taką służbę ochrony, służbę za zakrywania. Ano. A był krásny, był mądry. Był bardzo piękny i bardzo mądry. Był mierą umerności. Był pełnią mądrości. Miał pełnię mądrości. A on był tą mierą. Miarą mądrości. A tam miera, vlastne všetko sa v tých nebesiach a v tom duchovnom svete ku nemu primeriavalo. I on bol takou miarou, či porovnaniem, i všetko v nebe, akby sa prirovnivalo do neho. O tom hovorí Božie slovo. O tom hovorí Božie slovo. A on túto svoju službu konal. I on vlastne vykonával svoju službu. A pokiaľ on robil túto svoju službu, zatiaľ bol služobníkom Boha Najvyššieho. W tym czasie, kiedy wykonywał tą służbę, był sługą Boga Najwyższego. A skutecznie nie był problem. I nie było żadnego problemu. Ale stało się nieco. Ale coś się wydarzyło. Nieco zwłaszne. Coś złego się wydarzyło. Wiecie, ten, kto robi swoją służbę, dziwa się smerom na wonok, a koná a napełnia swoje posłanie. Ten, kto wypełnia swoją służbę, patrzy się na zewnątrz i dokonuje swoją służbę. A to robił aj tento aniel. I właśnie ten archanioł tego dokonywał, to czynił. On swoim poglądem robił tu ochranną, tu zastierającą służbę. On tym swoją obecnością, on wykonywał tą służbę ochraniania, zasłaniania. Proste robił tu służbę smerom na wono. I on robił to, wykonywał tą służbę na zewnątrz. Ale stało się w jednym momencie nieco bardzo złe. I w jednym momencie coś bardzo złego się stało. Tento aniel, tento cherub zaczął się dziwać nie smerom na wonok, ale smerom do wnętrza. Ale ten właśnie archanioł nie patrzył się na zewnątrz, aby wykonywać tą służbę, ale zaczął patrzeć na siebie. Zaczął się dziwać na to, jaki jest piękny. Zaczął zauważać to, jaki jest piękny. Zaczął się uświadomić, że on jest tą miarą umierności. Zaczął sobie uświadamiać, że on jest tą miarą mądrości. Że on jest tak dokonały. Że jest taki doskonały. On si zaczął uświadomić, że on chodzi pomiędzy tych ohniwe kamienie. Że on sobie zaczął uświadamiać, że to on jest właśnie tym, który chodzi pośród tych ognistych kamieni. A zaczął się dziwać smerom na seba. I właśnie zaczął zwracać uwagę na siebie. Wiecie, on do teraz, on się toczył okolo Pana Boga. Do tego momentu on cały czas jakby był dookoła Pana Boga. On patrzył się na Pana Boga. Właśnie to oto oso jego zaujmu był Hospodin. Tym, czym on się zajmował, co było głównym zajęciem jego uwagi, był właśnie Pan. Wszystko, co robił, a wszystko, co śledował, a co dziwał, centrum tego wszystkiego był jego Pan, jego Bóg. Wszystko, co czynił, na co się patrzył, w centrum tego wszystkiego był jego Pan, jego Bóg. Do tej chwili nie było problemu. Do tej chwili nie było żadnego problemu. Ale nastała chwila, kiedy się pozrzał na seba. Ale przyszła chwila, przyszedł moment, kiedy spojrzał na siebie. A on zaczął się dziwać na swoją mądrość. Zaczął spoglądać na swoją mądrość. Na swoją krasę. Na swoje piękno. Na swoją dokonałość. Na swoją doskonałość. Na swoje postawienie. Na swoją pozycję. A zaczął się toczyć okolo seba. I zaczął jakby zwracać uwagę na siebie. A to był początek jego pádu. I to był początek jego upadku.
A Hospodin nielen, že tento aniel upadol, ale Hospodin ho ešte hodil ešte hlbšie. Ale nie tylko, že ten aniel upadł, ale vtedy Bóg ešte go niżej a bol zvrhnutý až na zem. I był zrzucony aż na ziemię. A wiemy, że jest zvrhnutý ešte hlbšie, ako sú hlbiny zeme. A wiemy, że jeszcze jest głębiej, a to są głębiny ziemi. Widzicie, co urobilo, co spôsobilo to, że on namiesto toho, żeby centrum jego záujmu, jego służby, jego myślenia, jego pozorności był Pan, namiesto toho dal do toho sám seba. Zobaczcie, w jaki sposób to się stało. W miejsce tego, żeby w centrum tego, co robił, co czynił, w jaki sposób służył, co było centrum jego uwagi, zamiast patrzeć się właśnie na Pana, zaczął patrzeć się na siebie. Zaczął padł. I zaczął upadać. Do głębi. Do głębi. A nie było mu pomocy. I nie było możliwości pomocy. Bracia, sestry, bardzo zwłaszcza podobność nastawa między ludźmi. I bardzo podobna rzecz ma miejsce pomiędzy ludźmi. A dnes niekde diabol ze sobą strhává dole ludzi. I nawet dzisiaj diabeł strąca albo ściąga w dół ludzi właśnie. Ja som kedysi tak chápal, że ten jeho pád ten sa stal kedysi dávno a że dneska je už tam niekde a už že vlastne nie. Kiedyś myślałem, to nie dzieje. Myślałem sobie, że ten jego upadek miał miejsce kiedyś tam dawno, a że teraz to już się nie dokonuje. Ale musím vám povedať, že ešte stále strháva zo sebou. Lebo ale ako muszę wam powiedzieć, że jeszcze stale pociąga za on jeszcze stale pada. Jeszcze stale upada. Jest síce zvrhnutý na túto zem, ale jeszcze stale hlbšie. Nie tylko, że został zrzucony na tą ziemię, ale a, jeszcze głębiej. A wiecie, ako to wiem? A wiecie, skąd to wiem? Lebo w zjawieniu Janowym jest napisane, że jeszcze hlbšie do ohnivého jazera bude uvrhnutý. Ponieważ w objawieniu Jana jest napisane, że jeszcze głębiej, aż do ognistego jeziora zostanie zrzucony. Ale on w tomto swoim pádě, z tym w tom swoim proste zosunu dole, on strháva so sebou ľudí. I, ale v tým upadku on vlastne v tým podążaniu v dół pociąga za sobou ľudí. A mnohým ľuďom slúžim. I slúžia, usługujem wielu ľuďom. Mnohokrát počúvam celé hodiny ľudí. I celé godiny slúcham ľudí. A hľadám, dívam sa na Pána Ježiša, a hľadám, ako týmto ľuďom pomôcť. A patrzę się na Pana Jezusa i szukam możliwości, w jaki sposób tym ľuďom pomôcť. Jeden jediný spôsob pomoci je týmto ľuďom. Ale jest tylko jeden jedyny sposób pomocy dla tych ľudí. Vždy, keď počúvam týchto ľudí, niekedy 5 až 6 hodín jedného človeka len počúvam. Czasami jest tak, że słucham jednego człowieka przez 5 lub 6 godzin. Viete, čo sa deje v tých rozhovoroch? On sa točí okolo seba. I viete, co się dzieje w tych rozmowach? Ta rozmowa krąży dookoła siebie, dookoła tej osoby. A čokoľvek by som sa opýtal, alebo čokoľvek by som mu hovoril, ten človek znovu len vstúpi do toho rozhovoru a začne sa točiť okolo seba. Cokoľvek bym się go zapytal, jakąkolwiek sugestię bym dał, to ten človek začína znovu dookoła i o sobie mówić. Ale ja viem z písma, že točenie okolo seba je vlastne pád, dole. A viem z písma, że takie zainteresowanie się, zwracanie uwagi tylko na siebie jest tym upadkiem, staczaniem się w dół. A Duch Święty mi zjawił, że jak tym to ludziom chcę pomóc. I Duch Święty mi objawił, że jeśli chcę pomóc tym ludziom, muszę ich pozorność upriamić niegdzie indziej. Muszę ich uwagę zwrócić w innym kierunku. Na Pana Jezusa Chrystusa. Na Pana Jezusa Chrystusa. Wiecie, doteraz ich uważowanie bolo centrum ich toczenia, to było ich ego. Do tego ich momentu ja. Centrum ich uwagi to było ich ego, ich własne ja. A jeszcze aj podczas toho, jak mówią, sa rozplaczą a jeszcze viac padają do depresji. A w tym czasie, kiedy mówią o tym i swoją uwagę na siebie zwracają, to się zaczynają płakać i jeszcze bardziej do depresji upadają. A tych ludzi wiedzę k tomu, aby teraz svoj pohľad upreli na Pána Ježiša. A ja tých ľudí zapraszam do tego i kieruję, aby svoj vzrok, svoju uwagę skierowali na Pana Ježiša. Vediem ich k tomu,
aby začali, aby videli, čo pre nich Pán Ježiš urobil. Prowadzę ich w tym kierunku, aby widzieli, aby rozumieli, co Jezus dla nich uczynił. Co urobil tam na Golgocie, na krzyżu. Co zrobił na Golgocie, na krzyżu, czego dokonał. Aby ich pohľad bol zodvihnutý na Niego. Żeby ich uwaga była podniesiona właśnie w Jego kierunku. Aby widzieli Jego lásku. Żeby widzieli Jego miłość. Aby widzieli Jego záujem. Żeby widzieli Jego troskę. Aby widzieli Jego slávu. Żeby widzieli Jego chwałę. Aby sa začali točiť okolo Neho. Żeby zaczęli się kręcić wokół Niego. Aby sa stal centrum ich myślenia, centrum ich záujmu, Ježiš Kristus. Uwagi Pan Jezus Chrystus. A wiecie, co się wtedy dzieje? I wiecie, co się dzieje wtedy? Wtedy właśnie zaczyna ten zostup hore. I wtedy się zaczyna ten postęp do góry, zaczyna się to podniesienie. Kiedy przyjmą Pana Jezusa do swojego kiedy serca. Kiedy przyjmują Pana Jezusa do swojego serca. Pochopia Jego lásku. Doświadczają Jego miłości. Pochopia Jego záujem. Doświadczają Jego troski. A Jego wierność. I Jego wierności. A začnú chváliť Pána. I začínajú chváliť Pána. Za to, čo pre nich urobil. Za to, co dla nich učinil. A to, že začnú slúžiť Pánu. I vtedy, kiedy začínajú slúžiť Pánu. To, že začnú ho chváliť. Že začínajú ho chváliť. Hovoria svedectvo o ňom. Začínajú moviť svedectvo o ňom. On sa stáva centrom ich živote. On staje się centrum ich życia. Tá nová os. Tá staje się nową osią ich życia. Pán Ježiš Kristus je to nová osa. Pán Jezus Kristus je to nová osa. A táto nová os povznáša. I tá nová oś powoduje wznoszenie się, podnoszenie się. Je to veľmi zvláštne. Je to bardzo ważne. Mnohí veriaci ľudia majú problémy. Wielu wierzących ludzi ma problem. Problémy psychického rázu. Problémy natury psychicznej. Na niektórych prichádzajú depresie. Niektórzy przeżywają depresję. Niektórzy przeżywają malowierność. Niektórzy przeżywają zwątpienie. A mówią, o ja nie wiem, ja nie wiem być taki dobry, nie wiem być taki wodny Panowi. Powiadają, ja nie potrafię być taki wierny, nie potrafię być taki godny. A wiecie, to za Panu Bogu nie lubi. Ale wiecie, to nie podoba się Panu. Pozrite sa, Mojżiš, keď mu hovorí Pán Boh, pojdeš a vyvedieš môj ľud. Zobaczcie, kiedy Mojżesz stanął przed Panem i Pan mu powiedział, wywiedziesz, wyprowadzisz mój lud. Ako zareagował Mojżesz na puszczy? W jaki sposób Mojżesz zareagował na te słowa? Na puszczy, przy tym krze. Na to właśnie, na puszczy, przy tym krzewie. Zaczął się toczyć sam okolo seba. Zaczął zwracać uwagę na to, co, kim jest. Okolo, mówić o swojej nieskopności. Mówi o swoich niemożliwościach. A co to wywołało? I co to spowodowało? Hniew Boży. Boży gniew. Dowtedy sa toczył okolo seba, aż sa Pán Boh na niego rozgniewał. Tak się kręcił naokoło siebie, aż się Pán Boh na to rozgniewał. Boh sa nie páči postoj, który nie jest postoj wiery. Bogu nie podoba się stan, który nie jest stanem wiary. Pán Boh nie chce stawać na teba, ale chce, aby si ty stawał na Niego. Pan Bóg nie chce stanąć na tobie, ale chce, abyś ty na Nim stał. Aby si ty Jego uwidział. Żebyś Jego zobaczył. Ty si sice nieschopny, ale On jest schopny. Ty jesteś niegodny, niesposobny, ale On jest sposobny. Ty si słaby, ale On jest mocny. Ty jesteś słaby, ale On jest mocny. Ty nie wiesz, ale On wie. Ty nie wiesz, ale On wie. Ty si niewierny, ale On jest wierny. Ty nie jesteś wierny, ale On jest wierny. A wtedy, kiedy jemu służysz. A wtedy, kiedy jemu służysz. Kiedy na niego budujesz swój żywot. Kiedy na nim budujesz swoje życie. Wtedy twój żywot jest powzniesiony. Wtedy twoje życie zaczyna się wznosić, podnosić. Ale kiedy ty zaczniesz sadziwać na seba. Ale w momencie, kiedy zaczniesz zwracać uwagę na siebie. Zacznie się aj jako wierzący człowiek. Nawet wtedy, jako wierzący człowiek. Dziwać się na swoje nieschopności. Kiedy zaczynasz patrzeć się na swoje niemożliwości. Zacznie się bać budoucnosti. Zacznie się bać przyszłości. Nie dôverujesz Pánu Bohu. Nie dowierzasz Panu. Prichádzajú všelijaké pocity v tebe. Prichádzajú jakieś wątpliwości, żale. Začneš sa v sebe točiť. Začneš po prostu kręcić się wokół siebie. O, mal by som ísť psychiatrovi. O, muszę iść do psychiatry. Aby skúmal, čo je vo mne. Aby zrozumiał, pomógł mi zobaczyć, co tam się dzieje ze mną. A môžete tak pomôcť ešte hlbšie. A może ci jeszcze dopomóc do gorszego. Lebo
ty sa točíš sám okolo seba. Ponieważ kręcisz się sam wokół siebie. Tvoje myšlienky skúmaj, či sa okolo Pána točíš alebo sám okolo seba. Zauważ, czy twoje myśli kręcą się, czy są wokół Pana Jezusa, czy wokół siebie samego.